Na program zaprasza sieć sklepów Top Market w Ostrowcu, Opatowie i Ożarowie, gwarantująca szeroki asortyment mięsa i wędlin w atrakcyjnych cenach. Marca na stadionie przy Świętokrzyskiej piłkarze KRZO 1929 zainaugurowali rundę wiosenną sezonu 2016-2017. Podopieczni trenera Dariusza Pietrasiaka podejmowali przed własną publicznością drużynę Beniaminka Strzebini-Sierszy, którą pokonali 2-0. Bramki dla zwycięzców zdobyli Damian Mężyk w drugiej i Tomasz Persona w 23 minucie meczu. W sobotnim meczu rundy wiosennej ostrowiecki trener nie mógł skorzystać z wielu podstawowych zawodników. Kontuzje wyeliminowały z gry m.in. Łukasza Jamroza, Michała Grunta czy Jakuba Kapsę. Dobrze zaprezentowali się nowi zawodnicy KRZO 1929, Michał Dobkowski oraz Hubert Tylec. Ocenianie gry to lepiej pozostawię trenerowi, który siedzi po prawej stronie. Cóż ja mogę powiedzieć, wszedłem na boisko przy stanie 2-0. Dowiedzieliśmy ten wynik, szkoda, że nie podwyższyłem, bo miałem ku temu dobrą sytuację, ale jak nie dzisiaj, to myślę, że następnym razem. Przyjechałem tutaj, można powiedzieć, że dopiero w środę. Także wcale niedawno i myślę, że to jest kwestia czasu, że się lepiej wkomponuje w drużynę i będzie to szło w dobrym kierunku. Ocena gry należy do trenera. Jestem bardzo zadowolony, że ten pierwszy mecz, w którym dostałem szansę, żeby zagrać w pierwszym składzie, że wygraliśmy ten mecz. Trzy punkty są najważniejsze i kroczymy po prostu do celu. Z gry swoich podopiecznych zadowolony był Dariusz Pietrasiak, choć w grze swoich podopiecznych dostrzegł jeszcze wiele rzeczy, które w najbliższym czasie należy poprawić. Dużo mankamentów w naszej jeszcze grze i na pewno będziemy nad tym pracować, bo nie może Trzebinia tak łatwo tutaj dochodzić do sytuacji, bo tych parę sytuacji, to wcześniej trener powiedział, na pewno miała, że przy większym farcie, większej dokładności mogła coś z tego strzelić, ale chwała też dla Trzebini, że nie przyjechała tu się tylko generalnie bronić, tylko chciała grać w piłkę i ten mecz wyglądał tak, że jedna i druga strona miała jakieś sytuacje swoje. Ja się bardzo cieszę, że wygraliśmy ten mecz. Wiadomo, że może jakieś tam klarowne sytuacje mieliśmy lepsze, ale 2-0 po stałym fragmencie gry, później po jakiejś akcji. Także należy pogratulować chłopakom za to, że dzisiaj wygraliśmy. Oby tak dalej. Właśnie każdy wynik przed meczem zwycięski bym brał w ciemno. Czy to by było 1-0, czy 2-0, czy 5-1, czy 3-1, czy 3-2, obojętnie. Wiadomo, że trzy punkty są najważniejsze i to był nasz główny cel dzisiaj. W zdecydowanie gorszym nastroju boiskowe wydarzenia komentował trener zespołu gości. Źle zupełnie nam się ten mecz zaczął. Pierwsza akcja meczu już jest bramka. Później bardzo ładne uderzenie 2-0. No i ciężko u lidera wywalczyć później jakieś punkty. Staraliśmy się. Myślę, że nie zagraliśmy złego meczu, bo i sytuacji stworzyliśmy sporo. No gdzieś tam w końcówce chyba troszeczkę tych umiejętności zabrakło, żeby to zrobić na chłodno, na zimno. Ale ogólnie ja ze swojego zespołu wcale nie muszę być niezadowolony. Przyzwoity, nawet dobry mecz. Większa konsekwencja gospodarzy i 2-0. Po tej serii pojedynków drużyna KRZO umocniła się na pozycji lidera czwartej grupy trzeciej ligi, mając na swoim koncie 38 punktów. Przy porażkach Garbarni w zaległym meczu w Tarnowie oraz Stali Rzeszów w Krośnie przewaga Ostrowczan nad najgroźniejszymi rywalami wzrosła do 5 punktów. Kolejnym rywalem drużyny ze Świętokrzyskiej będzie zespół Podhala Nowy Targ, z którym na wyjazdowym meczu pomarańczowo-czarni będą rywalizować w najbliższą sobotę. Piątego marca w hali przy Świętokrzyskiej kolejne punkty w tabeli wywalczyły także ostrowieckie siatkarki. W meczu z Atomem Trefl Sopot zwyciężyły 3-2. W setach 17-25, 25-12, 22-25, 26-24 i w tajbreku 15-10. Najwięcej punktów dla gospodyń zdobyła Joanna Kapturska, a najlepszą siatkarką meczu wybrana została kapitan pomarańczowo-czarnych Dorota Ściurka. Ale no nerwowo strasznie, no na własne życzenie po części. Z dobrą grą już w czwartym secie, za chwilę odjeżdża wszystko po jednej jakiejś takiej banalnej piłce. I no to jest, no jak jeszcze raz powtarzam, no tak jest sport, ale dla mnie się liczy to, że my wychodzimy z tego, że znowu wyszliśmy i wytrzymaliśmy końcówkę i piątego seta również, bo też było już blisko na styku i mogło być różnie, ale no, my zawsze patrzymy na efekt końcowy. Jest
są dwa punkty, a na pewno gorzej byłoby, gdybyśmy przegrali 3-1, to byśmy sobie teraz tak mocno pluli w brodę, że byłby tylko duży galimatias. A jesteśmy w grze bardzo dobrze i tak dalej. Oby 3-2 było do końca w każdym meczu. No, cieszymy się na pewno, że wygrałyśmy. Te tiebreaki, które wcześniej się odbyły, mocno dają nam się znać, bo ja po sobie widzę, ja nie byłam w stanie grać, bo obecnie mam kontuzję. Bardzo się cieszę z postawy Pauliny Szpak, zagrała super mecz, super i jestem bardzo szczęśliwa. No oczywiście ciężko się gra, bo tu jest dużo nerwów i teraz nie ma meczów, gdzie można powiedzieć, że został nam powiedzmy łatwy przeciwnik, bo wygrałyśmy z Toruniem. W Bielsku też się dobrze zaprezentowałyśmy, no ale teraz nowa runda i dalej te punkty są najważniejsze. My sobie zdawaliśmy sprawę, że przyjeżdżamy na bardzo trudny teren i bardzo dużą rolę będą tutaj odgrywały nerwy, tak? Owszem, że tak jak pan powiedział, pierwszy set pod nasze dyktando bardzo dobrze dziewczyny zagrały taktycznie, pewnie, tak samo trzeci set, w drugim gdzieś tam odskoczył nam przeciwnik na kilka punktów, nasze błędy przede wszystkim w przyjęciu, ale też niepotrzebne gdzieś tam błędy na siatce. No ale byliśmy przygotowani na to, że tutaj nie będzie łatwo, także no, ja wiem, że dziewczyny zostawiły kawał serca i oddały tutaj naprawdę całe swoje zdrowie, jakie miały dzisiaj. Z powodu kontuzji w drużynie gości nie wystąpiła kapitan Atomu Trefl Sopot Magdalena Damaskę. Uraz Madzi Damaskę, no bolą mi po prostu plecy, to wszyscy robią wszystko, żeby jak najszybciej wróciła do pewnej sprawności. Ona dała z siebie tyle, ile mogła. Weszła Monika Fedusio, która uważam zastąpiła ją godnie. Wiadomo, że jest dużo młodsza, mniej doświadczona, ale ona była przygotowana na to, że może wejść na boisko i wiedziała doskonale, co ma robić. Po zwycięstwie nad Atomem drużyna KSZO awansowała w tabeli o jedną pozycję, mając na koncie 22 punkty. Kolejne spotkanie siatkarki KSZO zagrają 11 marca w Łodzi, podejmowane przez Beniaminka Orlen Ligi, zespół miejscowego ŁKS-u. Piłkarzom KSZO Odlewni nie udało się przełamać pasma porażek towarzyszącego im podczas rundy rewanżowej pierwszej ligi grupy B. W sobotę 4 marca podopieczni trenera Tomasza Radowieckiego musieli uznać wyższość trzeciego zespołu klasy rozgrywkowej drużyny Czuwaju Przemyśl. Ulegli rywalowi 30-31. Najwięcej, bo aż 5 bramek dla zespołu z Ostrowca rzucił Kamil Kieloch. Jeszcze 40 sekund przed końcem meczu pomarańczowo-czarni prowadzili jedną bramką. Po kontrowersyjnych decyzjach sędziów końcówka spotkania należała ostatecznie do gospodarzy z Przemyśla. To już 5. w tym roku porażka szczypiornistów z Ostrowca. Po tej serii pojedynków nie zmieniła się sytuacja zespołu w tabeli. Cały czas pomarańczowo-czarni plasują się na 10. miejscu, na koncie mając 11 punktów. Kolejnym rywalem ostrowieckich szczypiornistów w walce o mistrzowskie punkty będzie zespół siódemki Miedzi Legnica. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 11 marca o godzinie 17 w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W piątek 3 marca w hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się międzypaństwowy mecz bokserski. Na ringu swoje rękawice skrzyżowali reprezentanci Polski i Białorusi. Mecz zakończył się zwycięstwem dla biało-czerwonych, którzy pokonali Białoruś 14-10. Punkty dla biało-czerwonych zdobyli Jakub Słomiński, Adrian Kowal, Mateusz Polski, Bartosz Gołębiewski, Arkadiusz Szwedowicz, Mateusz Goiński oraz Igor Jakubowski. Od początku stycznia wróciłem do treningów po półrocznej przerwie prawie, więc to dla mnie są cały czas przetarcia i dla mnie to jest jakieś tam łapanie tej świeżości, powrót do tej formy, którą miałem przed igrzyskami olimpijskimi, więc na razie to traktuję jako takie potyczki sparingowe i wiadomo, że fajnie jest wygrać z wicemistrzem świata, że to jakoś tam buduje i tak dalej, ale mówię, nie traktuję tego jak punkt docelowy, tylko Mistrzostwa Europy w czerwcu, myślę, że to będzie moim takim tym punktem, do którego dążę i gdzie chcę zdobyć medali. Polski olimpijczyk z Rio de Janeiro w amatorskim boksie osiągnął już wiele. Teraz przymierza się do walk w gronie zawodowców. Do całości podchodzi bardzo ostrożnie. To zawodowstwo to od dawna chodzi po głowie, bo tak naprawdę no każdy gdzieś tam perspektywiczny zawodnik, który boksuje w boksie olimpijskim, gdzieś później szuka tych szans zarobkowych w boksie zawodowym, ale patrząc na polski rynek, myślę, że tutaj, jeżeli miałbym przejść na zawodowstwo, na pewno nie chciałbym w Polsce, chciałbym gdzieś do zawodowstwo przejść i potraktować taką swoją pracę, zarobić na tym pieniądze i po prostu żyć z tego, co kocham, żyć z tego, co robię. A no niestety u nas nie jest to jako tako możliwe, więc na razie skupiam się na tym, co jest teraz, na tym, co jest tutaj, czyli docelowo Mistrzostwa Europy w czerwcu.
Z postawy swoich podopiecznych zadowolony był najmłodszy szkoleniowiec narodowej reprezentacji w boksie, Karol Habros. Jestem ze wszystkich bardzo zadowolony. Pokazali charakter, siłę woli, bo czasami były momenty trudne. Pokazali wszystkim, że potrafią i dali naprawdę publiczności duże widowisko i dostarczyli ogromnych emocji. Teraz przed reprezentacją Polski kolejne wyzwania. Priorytetową imprezą dla nas jest Światowa Konfrontacja Boksu. Czekają nas jeszcze 4 spotkania z naprawdę mocnymi drużynami i to jest dla nas priorytet. A na najważniejsze imprezy Mistrzostwa Europy za tydzień już, za półtora tygodnia, młodzieżowe do 22 lat. Większość zawodników, którzy jedzie tu, się sprawdziło. Zaprezentowali bardzo wysoki poziom, no i z nadziejami na Mistrzostwa Europy. Wysoko poziom konfrontacji na ostrowieckim ringu oceniła prowadząca zawody w roli sędziny ostrowczanka Maria Bartkowska. Takiego meczu na KSZO Ostrowiec dawno nie było. To są lata świetności jeszcze za świętej pamięci pana Kubickiego. I powiem, że tak, nasi pięściarze, fajnie, super, że wygraliśmy, ale Białorusini wcale nam nie odpuszczali. Byli równie bardzo dobrze przygotowani i oby więcej takich meczy. Jest naprawdę poziom bardzo, bardzo, bardzo wysoki. Na pewno jest to innowacyjność na tą chwilę, stres, to samo całe przygotowanie, ale ja osobiście jestem zachwycona i szczerze mówiąc dużo jeżdżę w Polsce na różne zawody i takiej ilości publiczności i całej tej otoczki naprawdę nie widuje się często. W walkach pokazowych zaprezentowała się dwójka pięściarzy KSZO, Albert Orzeł i Andrzej Kołton. Od 3 do 5 marca Ostrowiecki Basen Rawszczyzna gościł najlepszych pływaków naszego kraju, którzy rywalizowali w zimowych mistrzostwach Polski 15-latków. W Ostrowcu wzięło udział w zawodach blisko 600 zawodników reprezentujących 150 klubów naszego kraju. Impreza jest wysoko oceniana, to znaczy pierwszy dzień, gdzie była odprawa techniczna, bo zawody zaczęły się w czwartek. Sami przeszliśmy z główną sędziną zawodów, bo jednak tych imprez, kilka takich ważnych, robimy w ciągu roku pływackich, żeby nie popaść w pewną rutynę. Natomiast no wszystko rzeczywiście jest bardzo dobrze przygotowane. Uczestnicy są zadowoleni, a rzeczywiście tych uczestników no jest bardzo duża ilość. W gronie startujących nie zabrakło oczywiście młodych pływaków KSZO Ostrowiec. I chociaż tym razem żadnemu z nich nie udało się stanąć na podium, to start ostrowieckiej młodzieży można uznać za udany. Pojawiają się takie perełki w tym roczniku, na które bardzo liczymy, prawda? Jest kilku dobrych zawodników z Unii Oświęcim, ze Zrywu Opole, z Wiktorii Racibórz, z Buksu Warszawa, a więc tu można powiedzieć tak, że z jednej strony już można tutaj wyselekcjonować liderów tego rocznika, no a z drugiej strony no ja bym powiedział tak, że jednak są bardzo duże różnice w tym wieku między ostatnim wynikiem a pierwszym wynikiem. No wynika to pewnie i z warunków treningowych, no i no oczywiście z poziomu talentu i tak dalej. No ale to tak w każdej populacji chyba jest, że nie wszystkie kluby mogą trenować 2 razy dziennie i w związku z tym taka jest sytuacja. Najlepiej w gronie ostrowczan zaprezentowali się pływający w finałach A, Ola Banaczkowska, Jakub Wilk, Patryk Stefański oraz sztafety 4x100 metrów dziewcząt i chłopców. W finałach B dobrze wypadli Wiktoria Błaszkiewicz oraz Michał Klimas. Najlepszym osiągnięciem KSZO była 4. lokata Oli Banaczkowskiej na dystansie 220 metrów stylem klasycznym. Na koniec dobra informacja dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoją kondycję. Działający od 10 lat na Osiedlu Słonecznym w Ostrowcu Świętokrzyskim Fitness Club Centrum w minionym tygodniu otworzył się w nowej przestrzeni. Otworzyliśmy, że tak powiem, drugą część naszego klubu z przeznaczeniem pod kątem maszyn aerobowych, pod kątem nowej strefy CrossFit, no i salkę, którą nazwaliśmy Lady Fitness, ale okazuje się, że w tej salce Lady Fitness z chęcią przychodzą odbywać treningi także mężczyźni. Myślę, że to klub naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Jest gdzie poćwiczyć, jest na tyle maszyn i urządzeń, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest też oczywiście strefa relaksu, także jak najbardziej można też odpocząć po ciężkim treningu. Coraz częściej osób korzysta właśnie z tej formy.
żeby nie tylko przybiec na trening i szybko uciekać, natomiast również, żeby miło spędzić czas, będąc po prostu gdzieś wśród znajomych osób, wśród nawet nowo zapoznanych osób na siłowni. Na program zaprasza sieć sklepów Top Market w Ostrowcu, Opatowie i Ożarowie, gwarantująca szeroki asortyment mięsa i wędlin w atrakcyjnych cenach.